Każdy, kto miał ukończone 18 lat, mógł wziąć udział w Leszczyńskiej Lidze Sokoła. Jak się okazało, zainteresowanie było ogromne. Można powiedzieć, że strzelnica pękała w szwach. Tak duże zainteresowanie to chyba wynik naszych wcześniejszych turniejów organizowanych z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego czy Dnia Żołnierzy Wyklętych. Poza tym rośnie zainteresowanie tematem obronności kraju. Przekuwamy to na cele Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Chcemy stanowić kuźnię kadr dla wojska czy policji. Mamy nadzieję, że z naszych szeregów wyjdą najlepsi funkcjonariusze, którzy będą służyli naszemu miastu i mieszkańcom, powiedział nam Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W pierwszym dniu Leszczyńskiej Ligi Sokoła na strzelnicy przy placu Kościuszki pojawili się i ci, którzy nie pierwszy raz trzymali broń w rękach, i tacy, którzy przyszli z ciekawości zobaczyć, jak to jest. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wielokrotnie prosili nas o zorganizowanie takiego wydarzenia, a jak widać, zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Widać to po frekwencji, dodał Damian Małecki. Warto zanotować kolejne terminy strzeleń. Odbędą się 11 maja, 1 i 19 czerwca. Wstęp i strzelanie są bezpłatne.